których historia nie jest jedynie przedmiotem w szkole. Dzięki pasjonatom historii czas cofnął się. I tylko tutaj, tylko dzisiaj przeszłość można zobaczyć, usłyszeć i poczuć. Częstem gąsieni, sześć pancernych maszyn znów ruszyło do ataku, jak w sierpniu 1944 roku. Te sześć maszyn upamiętnia sześć wodzów trzeciej kompanii pierwszego pułku czołgów, które wzięły udział w bohaterskiej szarży na nacierające siły elitarnej niemieckiej dywizji. Zatrzymane przez czołgi białymi orłami na pancerzach. Dzisiaj te sześć zabytkowych maszyn, które tak pięknie szarżuje przez historyczne pole walki, to dowód, że nie zapomnieli. Serdecznie dziękujemy tym, bez wsparcia których pokaz po prostu by się nie odbył.